Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o skrzyneczkach. Co sądzę o skrzynkach, czy opłaca się w nie inwestować z małym, średnim, jakim dużym budżetem oraz jak to zrobić albo w ogóle jak tego nie robić. To zacznijmy od tego, że według mnie nie opłaca się inwestować w skrzyneczki z małym lub też średnim budżetem. Jeżeli chodzi o większy budżet, no to to już jest takie bardziej 50-50, tak szczerze, pod ryzyko. No i właśnie, dlaczego się generalnie nie opłaca i dlaczego się połowicznie opłaca jak się ma większy budżet? Pierwsza sprawa jest taka, że się nie opłaca według mnie, oczywiście z małym lub też średnim budżetem z kilku powodów. Pierwszy z tych powodów jest chociażby taki, że rynek nam po prostu przyniósł okazję na inne przedmioty niż skrzynki. Ktoś powie, że ej słuchaj Bob ale skrzynki też spadły. Jasne, drogi widzu, tylko trzeba patrzeć na to tak perspektywicznie, że jeżeli skrzynki spadły, ok, ale kiedy skrzynki wzrosną? Biorąc pod uwagę, że jesteśmy blisko majora, a mianowicie 17 marca zaczyna się pierwszy major, jeżeli chodzi o rok 2024, a 1 grudnia rozpoczyna się drugi major, jeżeli chodzi o rok 2024, to musimy wziąć pod uwagę, że na pewno będą kapsułki koniec końców promocji za złoty 5. Jeżeli będą kapsułki koniec końców za złoty 5 versus powiedzmy najtańsza ta skrzynka z otwarciem, to tam około 12 zł, bo koniec końców 10, 25, nawet nie 12 no dobra, powiedzmy te 12 zł no to drodzy widzowie, sami już wiemy na przestrzeni ostatnich lat, że ludzie koniec końców wolą te kapsułki jak jest chociażby sytuacja, gdzie są kapsułki na promocji kupują, otwierają na potęgę wołają kolegów na Discorda Maciek, Janek, dawaj, chodźcie na Discorda będę otwierał 500 kapsułek a oni, wo 500 kapsułek, dobra, wbijamy. No a właśnie, jak już jest mowa o Discordzie, to Was serdecznie zapraszam do mojego Discorda, gdzie macie chociażby konkursik na 20 PSF kart. No i właśnie, wracając do głównego tematu materiału. Ludzie otwierają te kapsułki, no bo czemu? No, bo są tanie, mają dużo, duże prawdopodobieństwo, że w końcu coś trafił, Co nie? Otwierają, 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 otwierają. No, i tak to, tak to wygląda. A kolejna sprawa jest chociażby taka, że, jakby jakimś studem weszła operacja, osobiście strzelam, że może być już ciężko z tą operacją. Biorąc pod uwagę, że Valve pod koniec stycznia dalej nic nie wypuścił, jeżeli chodzi o tą gierkę. Dalej nie ma tych trybów, dalej nie ma tych starych, nowych trybów, dalej nie ma tych map, dalej tego koniec końców brakuje. No, to może być ciężko w tym roku z tą operacją, chociaż fajnie, jakby była fajnie jakby była ja bym się cieszył w końcu jakiś content w końcu coś do grania w końcu jakieś potencjalne inwestycje no ale właśnie jak byłaby ta operacja drodzy widzowie to sami sobie zadajcie to pytanie ludzie zaczęliby szybciej kupować stare skrzynki czy koniec końców bym zaczęli kupować stare naklejki lub też chociażby kapsułki z logicznego punktu widzenia, jak jest nowa operacja, to jest kilka nowych kolekcji skinów. To są chociażby jakieś nowe skrzynki, jakieś nowe rzeczy, co nie? A jak są nowe kolekcje skinów i koniec końców łącznie nam wychodzi nie wiem, 40 do nawet 60 skinów w jednej operacji, to co ludzie chcą robić? Ludzie chcą robić crafty, więc koniec końców, co szybciej będą kupowali? Stare naklejki, stare kapsułki czy stare skrzynki? No właśnie, według mnie osobiście stare naklejki, jak i z kapsułki, bo tam są. Naklejki, tam są potencjalne krafty będą mogli później nalepić te naklejki na te nowe skinki, co nie? No, tak to według mnie będzie wyglądało przynajmniej. Oczywiście nie wydaje mi się, żeby od razu, na przykład, cena kapsułek, jak i naklejek, poleciała w górę. Jak najbardziej, będzie jeszcze z początku przynajmniej, według mnie, okazja, chyba że wam wszystko wrzuci na raz, więc to może być ciekawie, bo wyobrażacie w ogóle sobie scenariusz, gdzie tak naprawdę Wale wrzuca stare mapy, stare tryby, nowe tryby, nowe mapy. Od razu z operacją? No nie, ja, ja tego nie widzę, ja tego nie widzę. No i właśnie, wracając dlaczego na przykład z większym budżetem od razu uprzedzając, jaki to jest większy budżet? Bo setki tysięcy, jak nie macie według mnie setek tysięcy, to zostawcie te skrzynki, chociaż każdy może mieć inne to podejście do tego, jak macie inne, to dajcie coś w komentarzu, ale wydaje mi się, że nie ma co ich ruszać. Jest co prawda 50 50, jeżeli chodzi o prime drop, czyli aktualne skrzynki z dropu, które wam dropią, że mogą wypaść i rzeczywiście mogą polecieć w górę, no ale tak szczerze widzowie, no. W tamtym roku mieliśmy jedną skrzynkę. Dwa lata temu były dwie skrzynki. No to tak z roku na rok jest coraz mniej. Ja mam rozumieć, że w tym roku będzie albo jedna, albo w ogóle tych, tych skrzynek nie będzie. To jest takie ryzyko, które według mnie jest aktualnie już nawet. No, okej okay, się opłacę z jednej strony, ale z drugiej strony, jakbym miał teraz na przykład jakiś kapitał, to bym wolał to chyba zainwestować w kapsułki lub też naklejki, które po prostu ostatnio sobie jeszcze troszeczkę spadły, bo ludzie tutaj panikują, nie? Spodsumowując cały materiał. Według mnie z małym budżetem nie ma sensu w ogóle ruszać skrzynek, ponieważ będą dzisiaj, dzisiaj w dzisiejszym roku tak naprawdę dwa majory, które koniec końców spowodują kapsułki za złoty 5, a z drugiej strony wiecie, jak ludzie wyjdzie operacja, albo ludzie będą chcieli po prostu nowe krafty z tym robić, no to koniec końców będą wracać szybciej do naklejek i kapsułek niż starych skrzynek. Jeżeli chodzi o większy budżet, no to jest takie już troszeczkę ryzyko, bo Valve z roku na rok, mamy chociażby statystyki właśnie, że Valve z roku na rok coraz mniejszą ilość skrzynek wydaje do gierki, przez co pop po prostu już jest takie flipowanie mniej opłacalne, no ale właśnie, może, a nóż może jutro wydadzą, albo pojutrze tą skrzynkę, nikt tego koniec końców nie wie niestety, nie? Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, czy Wy inwestujecie w skrzynki, czy Wy już macie zainwestowane w skrzynki. Jak jeszcze oglądacie ten materiał, no to możecie chociażby wesprzeć mój kanał, gdzie macie więcej materiałów dostępnych dla wspierających, więcej analiz odnośnie tego, co się dzieje aktualnie na rynku. Trzymajcie się, no i cześć!